No dobra, proszę Państwa, teraz powinno mnie już być i widać, i słychać, i wszystko powinno działać po Bożemu jak należy. Więc teraz tak, kto nie miał do czynienia z Zoomem, jedna ważna rzecz dla Was, bo ja Was wszystkich wymiutowałam, żeby nie było tam na razie nikogo słychać. Czat znajduje się w dolnym pasku, powinna być taka ikonka z napisem czat, być może ona być schowana pod takimi trzema kropkami z napisem more. OK, więc albo czat, albo trzy kropeczki i napis more, i tam może być dalej jeszcze czat ukryty. No dobra, to słuchajcie, lecimy, bo obsuwa była zupełnie nieplanowana, ale nic nie stracicie, my to wam zaraz ogarniemy. Napiszcie mi na czacie, czy widzicie prezentację. Powinniście ją widzieć. Powinna wyglądać trochę dziwnie na razie jeszcze w takich innych kolorkach, ale zaraz to odwrócimy. O, piszecie mi, że tak. Pięknie, cudownie. To teraz tak, ja wyłączam swoją kamerkę, żeby tutaj na prezentacji się nie nagrywała. Wasze okienko wrzucam na bok i ruszamy z prezentacją. Mamy, mamy. Proszę Państwa, dostępność cyfrowa. Co to takiego? Czym jest ta ustawa o dostępności i jej straszny artykuł 5? Dzisiaj się wszystkiego po kolei dowiemy. Zaczynamy od pytania o accessibility i universal design. Dlaczego takie dwa angielskie sformułowania? Accessibility to jest dostępność, universal design to projektowanie uniwersalne. I żeby zrozumieć, o co chodzi w tej całej ustawie o dostępności, trzeba znać te dwa pojęcia. Potem bardzo krótko dotkniemy tematu statystyk i beneficjentów, czyli właściwie dla kogo my to robimy, bo wielu z Państwa może wciąż mieć takie przekonanie, że no, musimy z całą tą wielką machinerią dostępności wychodzić, a tak naprawdę mamy może trzech niewidomych użytkowników i w sumie to trochę tak z armatą do wróbla. I Wam pokażę, dlaczego właśnie nie i że tych beneficjentów jest dużo więcej, niż by się wydawało. Potem będzie króciutki, dosłownie jednoslajdowy przegląd standardów i regulacji, bo nasza ustawa o dostępności z zeszłego roku to jest wierzchołek góry lodowej i szczerze mówiąc, były ustawy o dostępności 20 lat wcześniej, więc sobie słówko powiemy o tym. Dalej powiemy, na czym właściwie ta ustawa polega i tutaj od razu dodaję, że proszę się absolutnie tą ustawą nie stresować. Ona nie jest trudna ani skomplikowana. Ona w zasadzie w całości odnosi się do takiego tworu, który się nazywa WCAG lub WCAG, to się różnie czyta, i każe po prostu wdrożyć dostępność zgodnie z WCAG-iem. Więc na tym WCAG-u się zatrzymamy, omówimy go po trosze. No wiadomo, nie w pełni, bo to jest jednak 1,5 godziny, a nie. Z WCAG-u, słuchajcie, się robi dwudniowe szkolenia, tak w ogóle. Więc po troszeczku, żebyście umieli sobie sami później radzić z tym WCAG-iem. I na sam koniec, jako takie podsumowanie, chociaż będzie to dosyć długie podsumowanie, część praktyczna, czyli najczęstsze błędy dostępności, które się pojawiają na stronach internetowych, w serwisach, aplikacjach i dotyczące w ogóle wszystkich najgorszych błędów, jakie można popełnić, żebyście wiedzieli, jak ich nie popełniać, od razu mieli gotowe jakieś recepty, co jest dobre, a co jest złe. No i na koniec troszkę linków, żebyście mogli z czegoś skorzystać na przyszłość. No dobrze, to pierwsza część. Accessibility kontra Universal Design. O co chodzi? Słuchajcie, accessibility to jest angielskie słówko na dostępność. Przyzwyczajcie się do brzmienia tego słówka, ponieważ jeżeli będziecie szukali materiałów w internecie o dostępności, to jest bardzo prawdopodobne, że będziecie tego szukali po angielsku. Okay? Nawet jeżeli ktoś z angielskiego może nie ma biegłości całkowitej, to jednak jeżeli tylko trochę umiecie chociaż czytać po angielsku, polecam szukać materiałów o dostępności po angielsku, bo zauważcie, nasza polska rzeczywistość zauważyła na serio temat dostępności, no w zasadzie w zeszłym roku, kiedy powstała ustawa. I teraz jest wielkie hura i wszyscy się rzucamy na dostępność, ale na świecie to jest pojęcie znane od lat 80., więc naprawdę materiałów zagranicznych jest dużo więcej. Rozumienie accessibility, czyli tej dostępności, jest dwojakie. Po pierwsze, to stare rozumienie, czyli że dostępność to jest tworzenie produktów, których mogą używać osoby o tak zwanych szczególnych potrzebach. I te szczególne potrzeby to jest takie bardzo poprawne politycznie sformułowanie na de facto osoby niepełnosprawne.
Okay? Czyli szczególne potrzeby wzrokowe, słuchowe, intelektualne, ruchowe, inne. To jest stare rozumienie dostępności. I prawdopodobnie, jak wy myśleliście o ustawie o dostępności, czy też większość Polski, zakładam, że wy, skoro jesteście na tym szkoleniu, to dlatego, że wychodzicie trochę jednak do przodu z tym rozumieniem, to myślało się właśnie o tych kilku niewidomych, którzy skorzystają z serwisu, dosłownie o pojedynczych osobach głuchych, którym trzeba by pomóc, bo wypada i tak dalej. No i rzecz w tym, że całe to podejście, takie skupione tylko na pomaganiu biednym niepełnosprawnym, jest obecnie zupełnie nieaktualne i passé. Tego się, już tak się o tym zupełnie nie mówi na świecie. Obecnie się mówi o universal design, czyli projektowaniu uniwersalnym. Teraz tak, na czym polega projektowanie uniwersalne? No słuchajcie, to jest też tworzenie produktów, których mogą używać osoby o szczególnych potrzebach, ale poza tym także tworzenie produktów wygodniejszych i bardziej intuicyjnych w obsłudze dla wszystkich. I to ostatnie zdanie tutaj wyboldowane, pogrubione, jest właśnie kluczem do projektowania uniwersalnego. Chodzi o to, żeby zapewniając dostępność waszych interfejsów komputerowych, czy narzędzi edukacyjnych, czy cokolwiek to jest, bo dostępność nie dotyczy tylko stron internetowych. Pamiętajcie, to nie są strony i apki. Możecie mówić o dostępności wystawy w muzeum. O tym, czy ona jest odpowiednia dla osób niepełnosprawnych, starszych i tak dalej. Możecie mówić o dostępności przestrzeni publicznej i tak dalej. To jest ogólne pojęcie z zakresu projektowania, a nie, że tylko do komputerów. Więc właśnie, gdy mowa o tym projektowaniu dla wszystkich w sposób, który wszystkim pomaga, a przy okazji umożliwia korzystanie tym naszym niepełnosprawnym, czy też o szczególnych potrzebach, to wtedy mamy dopiero projektowanie uniwersalne. I w tą stronę, w stronę tego projektowania uniwersalnego, to jest ten trend, który obecnie po prostu się rozwija na świecie. Już nie myślimy o dostępności dla niepełnosprawnych, tylko myślimy o projektowaniu uniwersalnym dla wszystkich. To jest bardzo ważne do zrozumienia. No i teraz tak, tutaj jeden slajd dosłownie z ikonografią, żebyście zobaczyli różnicę. Po lewej stara ikona dostępności, oczywiście wciąż jeszcze w użytku, jak najbardziej, bo jest rozpoznawalna, ale w międzyczasie powstawały nowe symbole, które znaczą dokładnie to samo. Okay, czyli to są też kolejne symbole dostępności. Ten po prawej to jest oficjalnie symbol projektowania uniwersalnego i to jest ta różnica od biednego niepełnosprawnego przykutego do wózka poprzez tego tutaj, jak widzicie, no, niepełnosprawnego, ale na wyścigowym wózku brnącego do przodu, po prawej stronie wolnego człowieka, na którym już nie ma zaznaczonej niepełnosprawności, bo istotne jest, że projektowanie uniwersalne jest dla wszystkich, z poszanowaniem wszystkich szczególnych potrzeb. No dobra, to właściwie kim są ci wszyscy, o których ja tak mówię, a może jeszcze nie wiecie do końca, o kogo chodzi? Spójrzcie proszę sobie tutaj na slajd. Mam wymienione całą masę grup osób, które mają szczególne potrzeby. Osoby niepełnosprawne, pierwszy punkt oczywiście, to mogą być niewidome, niedowidzące, głuche, niedosłyszące, niepełnosprawni ruchowo, intelektualnie, jest całe multum niepełnosprawności, ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Poza tym, jako drugą chyba najważniejszą i najbardziej przekonującą grupę do wdrażania dostępności mamy osoby starsze. Osoby starsze, to też ciężko powiedzieć, co to jest do końca osoba starsza, no bo w każdym kraju jest inna definicja. Najczęściej definicja brana na przykład od wieku emerytalnego, ale wiecie, jak to z wiekiem emerytalnym bywa. To nawet u nas zmieniają co 5 lat. Mówi się, że zwykle osoba starsza to jest albo powyżej 60, albo 65 roku życia. Czy osoba 61-letnia jest osobą starszą? No wiecie, można polemizować. Wiele takich osób jest całkowicie aktywnych zawodowo i jeszcze zupełnie się nie poczuwa do bycia seniorem. No ale tak już tak kwalifikujemy w tej chwili. Kolejna grupa, dzieci. Dzieci też są grupą szczególnych potrzeb i też trzeba troszeczkę inaczej dla nich projektować materiały. W materiałach edukacyjnych to jest akurat oczywiste, no bo jak ktoś jest nauczycielem, studiował pedagogikę, to wie, że specyfika uczenia i rozumienia wśród dzieci jest zupełnie inna. Ale wasze strony internetowe, strona na przykład szkoły czy coś takiego, czy jakiejś instytucji kulturalnej, no też może mieć dzieci i młodzież jako odbiorców. Też trzeba brać na to poprawkę.
No i tyle grup takich oczywistych, a teraz te nietypowe. Po pierwsze, niedoświadczeni użytkownicy technologii. I o co chodzi? Bo wszyscy sobie myślą, że o, to chodzi o tą seniorkę, która pierwszy raz w życiu dostała telefon komórkowy. No więc nie, słuchajcie, my wszyscy jesteśmy niedoświadczonymi użytkownikami technologii, tylko kwestia, jaką wybierzemy technologię. Okay? Ja, jeżeli zwykle pracuję na systemie Windows albo Linux, no to z systemem Apple'a nie mam w zasadzie wiele wspólnego i na tym systemie ja się zachowuję jak osoba niedoświadczona. Jeżeli wy na przykład macie iPhone'a, no to wy na iPhone'ie śmigacie, ale dostaniecie mojego smartfona i może wcale niekoniecznie będziecie tacy mocni. Okay? Więc niedoświadczonym użytkownikiem technologii jest każda osoba, która z daną technologią, danym typem rozwiązania styka się po raz pierwszy. Więc nawet najmądrzejszy technologicznie człowiek może być niedoświadczonym użytkownikiem technologii, bo te technologie co chwila wchodzą nowe. Więc wszyscy mamy okazję być tymi niedoświadczonymi. Dalej, użytkownicy będący w pośpiechu. To jest coś, co ja lubię mówić na wszystkich szkoleniach i warsztatach, że słuchajcie, wystarczy dobrać dobrze warunki i każdy z nas będzie niepełnosprawny. Tylko wystarczy sprytnie pokombinować. Na przykład, nie wiem, czy Państwo jesteście z Warszawy, czy z innych miast, ale w Warszawie jest taki bardzo tłoczny placyk, główny punkt przesiadkowy miasta, to znaczy no jeden z głównych punktów. Placyk się nazywa Patelnia. I teraz tak, to jest taki niewielki placyk, w którym krzyżują się drogi osób wsiadających do metra, do autobusów, do tramwajów i jeszcze na dodatek to jest przejście z tramwajów, autobusów i wszystkiego do pociągów na dworcu centralnym i dworcu Śródmieście. Czyli naprawdę olbrzymia przesiadkownia. W takim miejscu jest stale tłok, zgiełk, szum, ludzie się przepychają, tłumy cały czas, w zasadzie jesteście w stresie, jak tamtędy przechodzicie. Słońce potrafi świecić wprost w oczy, pod takim bardzo nieprzyjaznym kątem, potrafi się odbijać w waszej komórce, którą trzymacie w ręku. No i wyobraźcie sobie, musicie przejść przez takie gwarne, trudne do ogarnięcia miejsce. Śpieszycie się, bo właśnie jedziecie na rozmowę kwalifikacyjną i w sumie to wam zostało 10 minut i nie wiadomo, czy zdążycie, będzie na styk. Musicie się przesiąść z tego autobusu do tramwaju czy do metra i nie pamiętacie, do jakiego numeru tramwaju. Szukacie na komórce rozkładu jazdy, żeby sprawdzić, który to miał być właściwie numer tramwaju i jak wy się wtedy zachowujecie. Po trosze jesteście niepełnosprawni wzrokowo, niedowidzący, no bo biegniecie w maseczce, okulary wam parują, słońce się odbija od komórki, nie macie czasu dostosować na komórce jasności, no więc troszeczkę niepełnosprawni wzrokowo. Z drugiej strony jesteście częściowo niepełnosprawni ruchowo, no bo się stresujecie, ręce wam drżą, jak dotykacie tej komórki, to możecie nie trafiać idealnie w przyciski, tylko ze stresu po prostu coś obok kliknąć przypadkiem. Jesteście troszeczkę niepełnosprawni intelektualnie czy z ograniczeniami kognitywnymi, ponieważ no stres, napięcie, no, musicie zachować jakąś podzielność uwagi, bo tutaj ktoś biegnie steczką i was jeszcze potrąci i tak dalej. I w takiej sytuacji pośpiechu i stresu wszyscy jesteśmy w pewnym sensie niepełnosprawni i wtedy właśnie normalni, w cudzysłowie, zdrowi, pełnosprawni ludzie będą najbardziej korzystać z łatwiej dostępności, z których może wcześniej by nawet nie pomyśleli, że są im potrzebne. Kolejne grupy. Użytkownicy starszych urządzeń lub posiadacze wolnych łącz internetowych. No więc wbrew pozorom i wbrew temu, co nam próbują reklamy wmówić, nie wymieniamy wszyscy telefonu komórkowego co 2 lata, ani komputera czy laptopa co 2 czy 3. Te urządzenia są znacznie starsze w polskich gospodarstwach i trzeba się liczyć z tym, że nie każdy musi na bieżąco aktualizować system, aktualizować przeglądarkę, aktualizować w ogóle cały hardware, czyli sprzęt wymieniać. To jest szczególnie jeżeli chodzi o jakieś usługi publiczne, czy też rzeczy, do których powinien być dostęp publiczny, na przykład edukacja, kultura, urzędy i tak dalej, no to wtedy zapewnienie takiej kompatybilności ze starszymi wersjami naprawdę jest obowiązkowe.
No i ostatnia kategoria. To jest kategoria zawsze kontrowersyjna, jak ją wymieniam, a mianowicie częściowi analfabeci. Słuchajcie, co to są częściowi analfabeci? Bo wbrew pozorom to nie chodzi tutaj o osoby, które mieszkają gdzieś na Bliskim Wschodzie i umieją mówić, ale nie umieją czytać albo pisać, albo umieją czytać, ale pisać to już nie, bo dziewczynki nie są tam posyłane do szkół tak często, jak powinny i tak dalej. To też są częściowi analfabeci oczywiście, ale nam w dostępności chodzi o takich innych. A mianowicie, słuchajcie, mamy olbrzymie migracje między państwami. I jeżeli wy pojedziecie gdzieś do Niemiec czy do Wielkiej Brytanii do pracy, co nie jest bardzo nieprawdopodobne, bo masa Polaków jeździła, no to wy jesteście tam częściowymi analfabetami, ponieważ niby znacie język tak w miarę, dogadacie się, podstawowe potrzeby załatwicie, ale nie macie takiej biegłości językowej, która pozwoliłaby na przykład w mig zrozumieć pismo urzędowe. Okay? Tak samo jak u nas w tej chwili jest całkiem sporo Białorusinów, Ukraińców pracujących, to oni też mają wystarczającą biegłość językową, żeby na co dzień funkcjonować, ale duża część z nich już na przykład w razie jakiegoś bardziej skomplikowanego interfejsu urzędowego będzie się czuła zagubiona i nie za bardzo będzie wiedziała, co robić. I o taki częściowy analfabetyzm nam chodzi. Okay, czyli znajomość języka, w którym jest prowadzony interfejs użytkownika, czyli ta strona, ta aplikacja, te narzędzia, ale nie tak, nie taka jakby znajomość dobra jak rodzimego użytkownika. Okay? Więc to są częściowi analfabeci i o nich też myślimy, ponieważ no, migracji raczej nie zatrzymamy w globalizującym się coraz bardziej świecie, więc trzeba po prostu sobie jakiś sposób radzenia sobie z tym wytworzyć. No to były główne grupy. A teraz ile tych ludzi właściwie jest? Słuchajcie, napiszcie mi na czacie, jak sądzicie, ile jest właściwie osób niepełnosprawnych na świecie w procentach? 1%, 5%, 10, 20, 50, 100%. Kto już odkrył czat, a widzę, że parę osób odkryło, no to chodźcie, napiszcie mi po prostu liczbę. Jak sądzicie, ile mamy tych niepełnosprawnych? 10%. Kto da mniej, kto da więcej? No właśnie, ktoś sprytnie pyta, czy we wszystkich tych poprzednich pojęciach? Nie, przyjmijmy takich zwykłych, normalnych, niepełnosprawnych, ci z niepełnosprawnością wzrokową, ruchową, słuchową, takich wiecie, takich, jakich znaliście dotychczas. Osobami starszymi zajmiemy się za chwilę. O, pojawiły się kolejne propozycje, 20-30%, a może tylko 5%. No więc słuchajcie, zdradzę, przyjmuje się, że około 15% globalnie, mniej więcej. Wiadomo, ciężko jest określić, ile dokładnie, choćby dlatego, że każdy kraj inaczej definiuje niepełnosprawność. No bo, nawet jeżeli każdy kraj by chciał tak samo definiować formalną niepełnosprawność, czyli taką potwierdzoną komisją lekarską, no to przecież jest sporo osób niepełnosprawnych, faktycznie, które jednak orzeczenia o niepełnosprawności nie mają, na przykład dużo osób starszych. De facto mogłaby się kwalifikować na orzeczenie, ale że ten proces jest długi, przykry i dosyć uwłaczający ludzkiej godności czasami, no to po prostu nie uważają za stosowne, żeby pójść na komisję i się starać o ten status. Okay? No raczej osób, które mają takie zaświadczenie o niepełnosprawności, a ozdrowieją magicznie, no to aż tylu nie ma. Ale przyjmijmy ogólnie, że jest to około 15% globalnej populacji. Tak się mniej więcej to kształtuje, tak się przyjmuje w branży, że to jest około 15%. Czyli słuchajcie, to jest 1 na 7 osób. Na naszym webinarze jest ile nas? 30 parę? No to powinno być ze 4-5 osób niepełnosprawnych. Ok? W jakimś stopniu. To teraz drugie pytanie o drugą, najbardziej istotną tutaj grupę, czyli te osoby starsze. Tutaj może weźmy nie w procentach, tylko na przykład w milionach. Ile może, czy miliardach, czy tysiącach, ile może być osób starszych, powiedzmy takich 60+, na przykład, na świecie? Pi razy oko, jak myślicie? O, chyba trudniejsze, bo nie ma tylu propozycji.
Słuchajcie, to Wam zdradzę. Osób starszych jest bardzo dużo. Mówi się, że to będą 2 miliardy osób starszych w 2050 roku. Tak się mówi, że do tego dojdziemy. Na dzisiaj, dzisiaj jesteśmy tutaj, jak spojrzycie na ten wykres z takimi grupami słupków, to my jesteśmy dokładnie na środku wykresu gdzieś, pomiędzy słupkami dotyczącymi 2017, a tymi 2030. W 2017 źródło to jest z United Nations, World Population Prospectus. Można sobie znaleźć w internecie w razie czego. W 2017 roku było około miliarda osób 60+. Okay? To jest tutaj słupeczek, ostatni słupeczek w grupie 2017. A ta zacieniona jeszcze bardziej część tego ostatniego słupka to są osoby aż 80+. No wiadomo, ich jakichś olbrzymich ilości nie ma, natomiast zauważcie, jak to wszystko wzrasta. 2030 już mamy 1,5 miliarda 60+, a liczba tych 80+ się no w zasadzie tak na oko prawie że też podwoiła. 2050 właśnie ponad 2 miliardy 60+. I tutaj nawet nie chodzi o to, że starzenie się społeczeństwa i że będą dysproporcje pomiędzy młodymi a starszymi, bo to akurat nie jest w dostępności duży problem, to jest problem w systemach emerytalnych ewentualnie, ale chodzi o to, że samych tych osób 60+, gdzie około 60+, 65+, rzeczywiście obiektywnie zaczynają pojawiać się jakieś szczególne potrzeby. To znaczy, już naprawdę często, a to potrzebne są okulary, a to aparat słuchowy, a to drobne, mniej lub bardziej drobne problemy z poruszaniem i w szczególności koło 65 roku życia już wchodzi do nas na serio starzenie poznawcze, okay? Czyli zmiany kognitywne, zmiany w sprawności umysłowej, które nie znaczą, że wszyscy tracimy IQ, nic podobnego, natomiast mogą się pojawiać koło 60, 65, pierwsze problemy na przykład z pamięcią roboczą, z wielozadaniowością, która swoją drogą jest niezbyt zdrowa już na początku, z wykonywaniem kilku rzeczy naraz, podejmowaniem decyzji, analizowaniem danych i tak dalej. Więc zwracajcie na to uwagę. Na tym wykresie, to jest taki kumulowany wykres z kolei, widać jaki jest olbrzymi przyrost tych osób starszych. I zauważcie, gdzie jest największy przyrost. My jako Polska jesteśmy tutaj w tej najniższej części, w sensie najniżej na wykresie, czyli wśród osób z krajów rozwiniętych. Największy przyrost osób starszych będzie w krajach rozwijających się oczywiście, natomiast u nas też no niczego sobie, wzrost jest. No i teraz tak, wiemy już, że będzie problem dosyć potężny. Widzę, że ktoś tutaj na czacie pisze, że wręcz straszą trochę te statystyki i przewidywania. No słuchajcie, obawiam się, że to już nie są tyle statystyki i przewidywania, co to jest realna prognoza na nasze najbliższe kilkadziesiąt lat. Po prostu tak będzie, że tych osób starszych i niepełnosprawnych będzie przybywać. A tutaj zauważę jeszcze jedną rzecz. Nie wiem, z których wy jesteście roczników, ale zakładam, że większość gdzieś tak między powiedzmy 25 rokiem życia, a pewnie jakoś tak 55, bo to zwykle tak są grupy. Jeżeli ktoś jest młodszy lub starszy, proszę się nie stresować, absolutnie. Ale my jesteśmy wszyscy tymi osobami, które za 20-30 lat właśnie już wskoczą w to 60+. Więc to nie jest takie proste, że powiemy, no ale osoby starsze nie potrzebują wcale korzystać z internetu. No słuchajcie, no może dzisiejsze osoby starsze, chociaż też często korzystają, ale no zdecydowanie jakby obciąć internet, to duża część polskich seniorów by dzisiaj nie odczuła jakiegoś drastycznego spadku komfortu życia. Tak, to prawda. Co nie zmienia faktu, że za 20 lat, jak się obecnie, no tamtejszym seniorom, czyli de facto nam, internet, no to się nagle okaże, że nie ma jak żyć. Więc naprawdę musimy się tą dostępnością zająć natychmiast po to, żeby to wszystko było już wdrożone za tych kilkadziesiąt lat, jak sami będziemy tego potrzebować. To jest naprawdę dobra, konkretna motywacja dla wszystkich. No dobrze, więc teraz tak. Standardy i regulacje. Coś sobie o tym powiedzmy. Bo nasza ustawa o dostępności z zeszłego roku naprawdę nie była wcale pierwsza. Spójrzcie, zaczęło się
od takiego dokumentu Section 508 of the Amendment of the US Rehabilitation Act. Okay? I to się jeszcze przewija czasem w jakichś korporacjach jako checklista sekcji 508, która ma sprawdzać dostępność. Ten dokument jest ważny, bo był, no był taki pierwszy istotny, zaakceptowany ogólnie jako jakieś wskazówki i wytyczne dotyczące dostępności. Natomiast na dzisiejsze standardy jest już bezwartościowy, bo jest tak ogólny, że nic nam szczególnie nie wnosi. Ważną rzeczą i naprawdę przełomową było powstanie Web Content Accessibility Guidelines. Skrót jest upiorny, bo ten WCAG brzmi źle w każdym języku, niezależnie od tego, jak się to odmienia. Natomiast koncepcyjnie było to przełomowe. To początkowo był dokument z wytycznymi o dostępności, takie konkretne polecenia typu kontrast tekstu do tła ma być taki, coś tam ma być takie i tak dalej. Na początku dotyczyło tylko rzeczy w internecie, czyli stron internetowych de facto, bo spójrzcie, jaki to był rok powstania, 2008. W 2008 roku, w 2008 roku w zasadzie świat mobilny za bardzo jeszcze nie istniał, tak na serio. To znaczy to raczkowało, więc dlatego skupiono się tutaj w WCAG 2.0 tylko na rzeczach desktopowych tak zwanych, webowych, czyli strony internetowe de facto. Tutaj nie znajdziecie specjalnie informacji o aplikacjach mobilnych, chociaż przez 10 lat, których brakowało z WCAG 2.0 do 2.1, opublikowanego 2 lata temu, stosowało się ten WCAG jakby webowy też do aplikacji mobilnych, bo to są na tyle ogólne zalecenia, że często dawało radę. No dobrze, w międzyczasie, w 2014 roku, powstał europejski standard o jeszcze bardziej wdzięcznej nazwie EN301549 i to był standard dotyczący dostępności zamówień publicznych w Unii Europejskiej, czyli przetargi i tak dalej. Co jest ważne, ten standard europejski jest fenomenalny, słuchajcie, polecam każdemu się z nim zapoznać, to jest może za duże słowo, ale mieć jego świadomość jego istnienia, zerknąć sobie na jego spis treści i po prostu się mniej więcej rozejrzeć, co tam jest. Dokument ma coś około 150 stron, więc to nie jest coś, co się czyta do poduszki, jak się nie ma nic lepszego do roboty, ale jest bardzo szczegółowy i tam naprawdę znajdziecie no niemalże wszystko, od wymiarów wnęki bankomatowej poprzez no oczywiście standardy dostępności cyfrowej, przez na przykład informacje o tym, jakie rozmiary czcionek na smart telewizorach są okej. Więc to jest bardzo kompleksowe, ale jest też długie i takim, no wiecie, jak językiem europejskiej legislacji, czyli mało przyjazne dla użytkownika. Najważniejsze dwie rzeczy, które macie zapamiętać z tych wszystkich standardów i regulacji są ostatnie. WCAG 2.1, opublikowany 2 lata temu i ustawa o dostępności cyfrowej z 4 kwietnia 2019, która de facto mówi wprowadźcie WCAG 2.1. Okay? To są dwie najważniejsze rzeczy. Krótka informacja o tej ustawie o dostępności. Ona ma taki sławny artykuł 5 o zapewnieniu dostępności. I on mówi ni mniej, ni więcej, tylko że dostępność definiuje się jako spełnienie wymagań w załączniku dodanym do ustawy. I że musi to sprowadzać się do spełniania takich abstrakcyjnych wytycznych funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości. No i tak, to brzmi przerażająco, ale słuchajcie, to nie jest nic trudnego, ponieważ po pierwsze, ten załącznik do ustawy to jest de facto WCAG 2.1 w skrócie, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to, że te wytyczne funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości to jest nic innego, tylko to są jakby kategorie, takie rozdziały zdefiniowane przez WCAG. Czyli całe te dwa pierwsze, to są punkty już, bo tu był artykuł, więc tutaj chyba są punkty czy paragrafy. Nigdy tego nie pamiętam, ale też prawniczką nie jestem. Te dwa pierwsze punkty w każdym razie po prostu mówią
Wypełnijcie wymogi WCAG-u według te wskazane w załączniku zresztą. A wskazane w załączniku do ustawy są tylko niektóre, nie wszystkie wymogi WCAG-u 2.1. Więc to od razu Wam tłumaczę, że nie jest takie skomplikowane, że trzeba przechodzić całą ustawę. Ostatni punkt mówi tyle, że jeżeli już macie sprawdzoną i wykonaną zgodność z tą ustawą europejską EN301-549, to już i tak spełniacie te wymogi. Natomiast powiedzcie mi, czy jeżeli ja teraz zmienię ekran, to Wy to widzicie. Powiedzcie, czy widzicie teraz może ustawę? Na czacie dajcie mi znać. Widzicie ustawę, czy nie widzicie? Widzicie, cudownie. Słuchajcie, ustawa o dostępności cyfrowej nie jest długa, nie jest przykra i naprawdę możecie się pofatygować ją przeczytać. Tutaj są najpierw dwie strony definicji, potem w zasadzie 3-4 strony samego mięsa, a potem od około 6-7 strony w zasadzie jest tylko mowa o tym, jakie mogą być straszne konsekwencje, jeżeli nie dopełnicie dostępności i są rozpisane procedury. Więc to naprawdę do przeczytania realnie są ze 4 strony. Cała ustawa ma 11 stron, z czego widzicie, jakie te strony są niepełne. Ostatnie dwie strony to jest po prostu tabelka, ten słynny załącznik, który pokazuje, jakie elementy WCAG-u muszą być uwzględnione, żebyśmy mieli dostępność cyfrową. I to jest koniec ustawy. Słuchajcie, 11 stron, z czego musicie przeczytać góra z 5. Więc bardzo zachęcam Was wszystkich, żebyście koniecznie ściągnęli sobie tą ustawę i będzie link na końcu prezentacji. I zwyczajnie się z nią też zapoznali. To nie jest trudne, jeżeli ktoś jest szefem działu odpowiedzialnym za dostępność, zdecydowanie by wypadało to zrobić, a nie jest to duża fatyga. No dobra, słuchajcie, to teraz przejdziemy do omówienia WCAG-u. Tylko dajcie mi jeszcze, o tutaj już jest dobrze, naprawić, pięknie. Główne zasady WCAG-u, czyli właśnie 4. Postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość i solidność. 4. To, co w... Oj, komu mikrofon przesteruje? Wyłączcie, wyłączcie. Dobra, czyli 4 główne zasady. A druga sprawa to jest, że niezależnie od tych zasad, te zasady zaraz sobie omówimy, są 3 różne poziomy wykonania tych zasad, ok? Jak są poszczególne wytyczne, to przy każdej wytycznej będziecie mieli w WCAG-u napisane, czy to jest poziom 1A, 2A czy 3A. Domyślacie się, 1A to jest najniższy poziom, 3A to jest najwyższy. Tak samo jak w klasach energetycznych dla AGD. Dokładnie tak samo to działa. Znaczy tam jest jeszcze A+, prawda? Ale tutaj mamy 1, 2 albo 3A. I teraz tak, najłatwiej jest oczywiście załatwić coś na poziomie 1A. Najtrudniej na poziomie 3A. Ustawa, jak tutaj pewnie widzieliście, opla, w tym załączniczku na końcu, w większości przypadków wymaga, żebyście wykonywali rzeczy na poziomie albo 2A, albo 1A. To 1A najczęściej jest totalnie banalne, 2A są zupełnie robialne i nietrudne. Poziom 3A, gdyby jakaś z Waszych organizacji chciała się pokusić na poziom 3A, to lojalnie uprzedzam, poziom 3A jest już trudniejszy, tam się trzeba troszeczkę czasem nagimnastykować, ale poziom 2A jest zupełnie w zasięgu wszystkich rzeczy w internecie, naprawdę. No więc tak. Gotowi na przechodzenie tych wszystkich zasad po kolei? Zaczynamy od postrzegalności. O co chodzi w postrzegalności? No, na zdrowy rozum, czy każdy jest w stanie coś zobaczyć, wysłyszeć, zrozumieć, dotknąć i tak dalej. Okay? Czy coś jest zgodne, jest tak przygotowane, że można je postrzegać za pomocą dostępnych sobie zmysłów? O to chodzi. Więc pierwszą ważną rzeczą i wytyczną jest tak zwane alternatywy tekstowe, zapewnienie alternatyw tekstowych. Alternatywy tekstowe, popularne alt-teksty, które sobie na przykładzie pod koniec jeszcze rozpiszemy, to są takie teksty, które pojawiają się w miejscu zdjęcia lub jakiejś grafiki wtedy, kiedy tego zdjęcia się nie widzi, czyli na przykład osoby niewidome, które nie widzą zdjęć i używają specjalnych programów do czytania im stron internetowych.
wtedy te programy czytają alt teksty, a nie, no bo wiecie, jak mają przeczytać zdjęcie? No nie przeczytają, muszą przeczytać alt tekst. I to jest jeden moment, kiedy się używa alt tekstów, ale jest też drugi. Wtedy, kiedy na przykład nie załaduje się Państwu jakieś zdjęcie. No bo, nie wiem, internetu za bardzo nie ma, coś tam nie śmiga. To szczególnie było widać w latach 90., jak się wdzwanialiśmy przez Neostradę, telefonicznie w internet się wdzwanialiśmy. To wtedy czasem się coś nie ładowało i pojawiał się jakiś tekst zamiast obrazków. No i to były właśnie alt teksty. Pamiętacie pewnie, że swego czasu te teksty zamiast obrazków były zwykle zupełnie bezwartościowe. No i właśnie nam o to chodzi, żeby te, które my piszemy, nie były bezwartościowe. Bo cóż niewidomemu po tym, że w miejscu obrazka czy jakiejś grafiki zobaczy jakiś losowy ciąg alfanumeryczny. No, to mu nie pomaga. Tylko wprowadza w większą konfuzję. Więc alternatywy tekstowe to jest pierwsza część WCAG-u. Bardzo ważna. Bo ich brak zupełnie dezorientuje osoby, które nie widzą danego zdjęcia. Druga kwestia, druga wytyczna, a właściwie cały zbiór wytycznych, bo to są takie nagłówki, a pod nimi jest jeszcze trochę takich uszczegółowionych wytycznych, to jest kwestia multimediów. Domyślacie się, że tekst, czysty tekst jest przyjaźniejszy dla osób o różnym poziomie niepełnosprawności i szczególnych potrzeb niż multimedia, bo w multimediach no co może pójść nie tak? Niewidomy może czegoś nie widzieć, głuchy może czegoś nie słyszeć, niepełnosprawny intelektualnie może nie zrozumieć. No to się robi naprawdę skomplikowane. Natomiast jak najbardziej da się tak konstruować multimedia, żeby były jak najbardziej przyjazne. Na przykład, jeżeli mamy coś, co nam gra, coś z dźwiękiem, no to żeby głusi albo niedosłyszący mogli z tego w pełni skorzystać, warto jest zaproponować jakąś alternatywę tekstową. Na przykład napisy do filmu albo transkrypcja do jakiegoś nagrania. Okay? To jest sposób na zapewnienie tej ścieżki słuchowej. Jeżeli mamy osoby niewidome albo nawet niedowidzące już, no to wtedy z kolei elementy wizualne z jakiegoś nagrania mogą być nieczytelne. I wtedy możemy zapewnić albo audiodeskrypcję. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to jest audiodeskrypcja. Audiodeskrypcja można sobie włączyć na Netflixie, jak ktoś korzysta. Polecam. Są też czasem pokazy filmów z audiodeskrypcją w kinach. Znaczy, no teraz z kinami to już różnie bywa, ale też się da to czasem obejrzeć. Audiodeskrypcja to jest taki dodatkowy lektor, który niezależnie od głosów bohaterów, dubbingu czy pierwotnego lektora, szepcze nam do ucha dodatkowe informacje. Informacje w rodzaju płomienny zachód słońca nad morzem, co oczywiście widać na ekranie, ale jeżeli ktoś jest niewidomy i tego nie widzi, to ten audiodeskryptor potrafi podpowiedzieć, co się dzieje, żeby osoba niewidoma nie straciła kontekstu. Bo wiele rzeczy można oczywiście zrozumieć z kontekstu, to bez problemu, ale jeżeli mamy, powiedzmy, film czy nagranie oparte w dużej mierze na wizualiach, na grafice, no to wtedy bez tej audiodeskrypcji, która podpowie, co właściwie widzimy w tej chwili, niewidomy może zupełnie nawet nie wiedzieć, o czym jest całe nagranie. Więc to warto uwzględnić. Czyli multimedia, zapewnienie dostępności tych multimediów. Bywają różne problemy z tym, pewnie się domyślacie, na przykład no powiedzmy, że jakieś strumienie na żywo, inne takie rzeczy, ale to jest też oddzielna kategoria, którą sobie zaraz jeszcze omówimy. Dalej mamy możliwość adaptacji. I możliwość adaptacji pozwala na ustawienie różnych elementów widoczności ekranu. Okay? Właściwie ona jest bardzo powiązana z ostatnią wytyczną, zwaną rozróżnialnością. I pod tymi dwoma hasłami, możliwość adaptacji i rozróżnialność, mieszczą się takie kwestie jak kolory, krój pisma, kontrast między tekstem a tłem, możliwość powiększania czcionki i tak dalej, i tak dalej. Czyli te wszystkie rzeczy, które pomagają osób z obniżonym zmysłem postrzegania wzrokowego jakoś sobie radzić z tymi treściami.
tutaj w tej możliwości adaptacji też będą kwestie związane z tak zwaną architekturą informacji. Architektura informacji, czyli sposób logicznego skonstruowania całego serwisu, tak żeby on po prostu miał sens, żeby wszystko było logiczne, żeby kategorie były sensownie uporządkowane, żeby kolejność była zrozumiała i tak dalej, żeby na przykład był wyraźny podział na formatowanie i na treść. Bo zauważcie, że użytkownicy niepełnosprawni, czy często też pełnosprawni, ale z pewnymi preferencjami do takich albo innych wyglądów stron, sobie ustawiają na przykład w przeglądarce takie skórki, żeby na przykład wszędzie tekst był biały na czarnym tle. No bo dużo czytają na komputerze w nocy i nie lubią, jak tak na nich świeci taki biały monitor cały czas. Okay? Więc zapewnienie takich kwestii związanych z widocznością i czytelnością jest zawarte w tych ostatnich dwóch wytycznych. Podsumowując, pierwsza grupa wytycznych, postrzegalność, odnosi się do zwiększenia możliwości postrzegania z poszczególnymi zmysłami danej treści. To brzmi dosyć abstrakcyjnie, ale jak przejdziemy na koniec do omawiania tych najbardziej typowych błędów, to zobaczycie na przykładach, jak to wygląda. Druga kategoria, funkcjonalność. Funkcjonalność, czyli żeby nam pewne rzeczy niezwiązane bezpośrednio z samą formą prezentacji jakichś informacji, żeby coś działało w określony sposób. I pierwszą, najważniejszą chyba wytyczną będzie dostępność z klawiatury. Czyli staramy się spowodować, żeby na przykład nasza strona internetowa była obsługiwalna z klawiatury. Jak to się w praktyce objawia, kochani? No, zdziwilibyście się, bo pewnie mało kto z tego korzystał, ale można za pomocą samej klawiatury, za pomocą tabulatora, strzałek góra-dół, entera, spacji, escape'a i backspace'a, można obsługiwać strony internetowe. I niektórzy tak naprawdę robią, bo na przykład nie mogą używać myszy. Albo mogą używać mysz, ale po prostu nie lubią, bo z klawiatury wiele rzeczy się szybciej robi. Więc możliwość obsługi interfejsu z klawiatury jest bardzo ważna. Druga sprawa. Wystarczający czas. To brzmi bardzo enigmatycznie w tym WCAG-u. Musielibyście sobie przeczytać, prawdopodobnie wiecie, co ja Wam pokażę, bo mam tutaj też otwarte. O, czy tu jest to? Proszę. Tutaj jest polskie tłumaczenie WCAG-u. I ono wygląda tak, że jest taka duża lista tych wszystkich kategorii i Wy sobie będziecie w przyszłości, jak już mnie tutaj nie będzie podczas szkolenia, klikać. Wchodzimy w kategorię wystarczający czas i tu są po kolei wszystkie wytyczne wyjaśnione dla danego kryterium. Okay? Ja Wam teraz daję tylko streszczenie tego. Więc ten wystarczający czas odnosi się do tego, że w razie jakichś powiedzmy na przykład elementów czy multimedialnych, czy związanych z obsługą strony, które ograniczają w jakiś sposób czas użytkownika na decyzję, żeby podejmować takie czy inne strategie. Jaki to może być taki przykład banalny? No, z takich niepożądanych przykładów, no to oczywiście wyskakuje jakieś okienko, wybierz coś. To czy to, jakiś quiz, o dziwo reklamy też są treścią o ograniczonym czasie wyświetlania, to też jest ciekawa rzecz, ale ich nie lubimy, więc im dostępności aż takiej nie zapewniamy. Ale jeżeli macie quiz dla uczniów, pojawiające się pytania w jakiejś aplikacji, pojawiające się komunikaty, na przykład jak zainstalujecie aplikację na telefonie, to przez momencik pojawi Wam się komunikat na dole ekranu, że zainstalowano albo że właśnie nie zainstalowano, bo był jakiś błąd. No więc zapewnienie wystarczającego czasu użytkownikowi na podjęcie jakiejś decyzji albo na właśnie zapoznanie się z informacją jest bardzo ważne i tego dotyczy właśnie tutaj to kryterium. Trzecie kryterium dotyczące migotania. Tu jest nazwane jako ataki padaczki, bo takiej nazwy się teraz używa przy tym kryterium. Natomiast w istocie chodzi o ograniczenie migotania ekranu. Nie wiem, czy Państwo gracie w gry,
komputerowe. W sensie mówię o takich bardziej zaawansowanych, kierunek strzelanki, jakieś roleplaye i tak dalej. A jak nie, to może dzieci. Ale w wielu grach będziecie mieli informacje na początku, zaraz po instalacji, przy pierwszym uruchomieniu, że uwaga, jeżeli chorujesz na epilepsję światłoczułą, to nie korzystaj z tej gry, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za to, że dostaniesz napadu epileptycznego i umrzesz. I właśnie takie komunikaty są realizacją wytycznej 2-3 dotyczącej ataków padaczki w pewnym sensie. O co chodzi z tą padaczką światłoczułą? Słuchajcie, epilepsja ma różne typy. Jednym z nich jest epilepsja światłoczuła, czy też fotosensytywna, bo to się różnie mówi, która polega w skrócie na tym, że można dostać napadu ataku epileptycznego od migających świateł. Czy to stroboskopy w klubie, czy na przykład właśnie jakaś intensywna animacja, czy migotanie telewizora, na przykład, nie wiem, współczesne teledyski, gdzie bardzo szybko się zmieniają kadry, może wywołać atak padaczki. I nie chodzi o to, że tych osób jest bardzo dużo, bo to jest podobno około 3% wszystkich epileptyków, a epileptyków też nie jest aż tak znowu dużo. Ale chodzi o to, że jeżeli akurat przypadkiem spowodujemy atak padaczki, to konsekwencje mogą być tak poważne, łącznie ze śmiercią, że zostało to uwzględnione w WCAG-u jako istotny problem społeczny. Dlatego się martwimy tym migotaniem. Co to dla Was znaczy? No po prostu nie róbcie migoczących animacji. Jeżeli coś migocze 2 razy na sekundę, do 3 razy, to jeszcze jest OK. Byleby to nie było więcej, bo więcej jest po prostu dla epileptyków może być potencjalnie śmiertelne w najgorszym razie, a dla użytkowników zdrowych bez epilepsji może być zwyczajnie odciągające od innych ważniejszych treści. Może po prostu im przeszkadzać, utrudniać skupienie się i tak dalej. Kolejna wytyczna 2.4, czyli możliwość nawigacji. To przypuszczam, że jest dla Państwa dosyć naturalne, bo chodzi po prostu o to, żeby po danej stronie internetowej można się było sprawnie i swobodnie przemieszczać i poruszać. Ale nie tylko, żeby dało się przejść dalej, no bo to jest powiedzmy, że w miarę proste, ale też, żeby się dało zawsze wrócić tam, gdzie byliśmy. Pomyślcie w szczególności o na przykład aplikacjach mobilnych albo o jakichś quizach i tak dalej. Możliwość powrotu do poprzedniej strony, do poprzedniego pytania i tak dalej jest rzeczą ważną, ponieważ pomaga się odnaleźć w całej strukturze i rytmie jakiegoś procesu. Ważne jest, żeby wiedzieć, jak jest zaplanowany proces, gdzie jest początek, gdzie jest koniec, z czego mogę do czego przejść i jak to właściwie działa. Okay? Więc możliwość nawigacji, sugestie dotyczące tego, gdzie jestem, co właściwie teraz robię, jaki jest mój kolejny krok. Są dosyć ważną częścią w zapewnieniu nawigowalności, bo tak o tym się mówi, nawigowalność interfejsu komputerowego czy mobilnego. I ostatnia kwestia, metody obsługi. Ta ostatnia wytyczna, tutaj 2.5, jest szczególnie ważna, bo dla tych z Państwa, którzy może znali coś troszeczkę, co nieco z WCAG-u, ale tego 2.0, a nie 2.1, no to tych metod obsługi wtedy i tak nie znali, bo to jest nowość. Okay? Metody obsługi dotyczy w dużej mierze interfejsów mobilnych i to był jeden z powodów tego całego upgrade'u, unowocześnienia WCAG-u. Tego wcześniej nie było. O czym tutaj mówimy? Mówimy na przykład o obsłudze gestowej. Słyszeliście na pewno o gestach. Gesty, czyli ruchy ręki, ruchy dłoni, ruchy palców, na przykład przesunięcie palcami po ekranu dotykowego. Okay? Albo tak zwane tapnięcie, czyli postukanie ekranu. Te różne gesty przybliżenia i odsunięcia od siebie dwóch palców, żeby zwiększyć na przykład powiększenie mapy albo je zmniejszyć i tak dalej, i tak dalej. Rysowanie palcem jakiegoś szlaczka na ekranie dotykowym po to, żeby odblokować jakąś funkcję. To wszystko mieści się w ramach tych metod obsługi. I z tego, co zaleca WCAG, to przede wszystkim sugeruje obsługę jednopalczastą, że tak to ujmę. Czyli
Staramy się unikać gestów wymagających użycia więcej niż jednego paluszka. To jest bardzo ważne. Po prostu nawet nie chodzi o to, że o, bo ktoś ma amputowany palec, to zupełnie nie w tym rzecz. Chodzi o to, że jednym palcem, czy też z jednym punktem styku do ekranu można sobie łatwo poradzić. Jeżeli ktoś nie potrafi palcem zapewnić odpowiedniego nacisku, to czasem łatwiej jest mu używać jakiegoś rysika czy cokolwiek innego. Okay? Natomiast już załatwienie dwóch rysików i trzymanie ich obu przy sobie, to już jest trudniejsza sprawa. U osoby, która korzysta z własnej dłoni, wtedy zapewnienie koordynacji pomiędzy dwoma palcami, tego, że wystarczająco płynnie się zsuwają, rozsuwają, choćby to, że dwoma palcami jednocześnie uderzymy ekran, że tapniemy ekran dwoma palcami, to jest bardzo trudny gest. Naprawdę, podwójne stuknięcie ekranu dwoma palcami to jest naprawdę trudny gest. I jeżeli poprosicie na przykład osoby starsze, które mają już pewne problemy tutaj z mobilnością w obrębie dłoni i nadgarstka, o wykonanie na telefonie gestu uderz dwukrotnie dwoma palcami, w sensie dwoma palcami jednocześnie zrób dwutap, tak zwany double tap. To bardzo często będą popełniali błędy i samo urządzenie w ogóle nie wychwyci, że oni wykonują ten, a nie inny gest. Pomyśli, że oni robią na przykład kilka pojedynczych stuknięć i to jeszcze nieudolnie, o zgrozo. Więc pamiętajcie, to są gesty łatwe i trudne i z łatwych gestów w zasadzie to są tylko te, które się robi jednym palcem. Stuknięcie, przytrzymanie, scrollowanie, czyli przesunięcie góra-dół i swajpowanie, czyli przesunięcie lewo-prawo. To są w zasadzie jedyne dosyć proste gesty. Wszystkie inne to są już gesty złożone, są trudniejsze i należy ich zwyczajnie unikać. Trzecia sekcja WCAG-u, tak zwana zrozumiałość, i to jest bardzo, bardzo ciekawa sekcja, związana w szczególności z osobami starszymi, bo tutaj wchodzą wszystkie metody zapobiegania niezrozumieniu jakichś tekstów, zagubieniu itd. I to jest zrozumiałość. Mamy tutaj trzy punkty. Po pierwsze, możliwość odczytania czegoś, dalej przewidywalność i potem pomoc przy wprowadzaniu informacji. I to odnosi się do takich trzech obszarów niepełnosprawności kognitywnej, z których mogą wynikać różne problemy. Po pierwsze, możliwość odczytania. Tutaj nie chodzi o to, czy coś jest widoczne, czy nie, no bo przecież o widoczności mieliśmy mowę o tutaj w postrzegalności, prawda? W tych, mówiłam Wam, kryteria 1.3, 1.4 odnosiły się do widoczności, że coś ma kontrast, że obrazy są widoczne. Więc teraz, mówiąc o możliwości odczytania, nie zwracamy się ku zmysłowi wzroku. Zwracamy się ku rozumieniu i naszej możliwości przetwarzania informacji. Popatrzcie. Jeżeli ktoś nie rozumie danego tekstu, no to nie będzie w stanie adekwatnie obsłużyć interfejsu, prawda? Będzie miał z tym siłą rzeczy problemy. I możliwość odczytania to jest zapewnienie, żeby każdy użytkownik był w stanie, chociaż w podstawowym zakresie, skorzystać z interfejsu dzięki temu, że rozumie, co jest tam napisane, wie, co ma robić, rozumie polecenie i tak dalej. Tutaj będziemy chcieli skupić się na prostym języku, nieskomplikowanym. Nie szarżujemy z wielosylabowymi, naukowymi sformułowaniami. To zupełnie w serwisach publicznych nie jest miejsce na popisywanie się swoimi umiejętnościami oratorskimi, czy też umiejętnością pisania. Powinny być możliwie proste. To nie znaczy, że ma to być język niechlujny czy ograniczony, absolutnie nie. Ale ma być prosty, używając prostych słów do opisu skomplikowanych czasem fenomenów. Dobrze? To jest bardzo ważne, w szczególności przy interfejsach edukacyjnych. To ma kluczowe znaczenie, no bo tam mamy przecież dzieci, które nie mają takiego zasobu wiedzy o świecie jak my, prawda? Ale z drugiej strony, zauważcie, interfejsy w przestrzeni publicznej, na przykład powiedzmy interfejsy związane z kulturą, z biurami terenowymi jakichś instytucji i tak dalej, też powinny być proste.
ponieważ chcemy, żeby każdy zrozumiał, co właściwie mamy do przekazania. Najczęściej instytucje kultury tutaj padają ofiarą własnego kunsztu językowego, bo wiadomo, że w ramach instytucji kultury panuje zupełnie inny język niż no, w normalnym biurze, prawda? To po prostu się troszkę ładniej mówi często, a mimo to na serwisie na przykład muzeum czy w aplikacji muzealnej powinien ten język być jednak skromniejszy, dostosowany do tego, żeby odbiorca mógł go łatwo i szybko zrozumieć. Okay? Bo pamiętajcie, z wielu z tych serwisów będziemy korzystać nie wtedy, kiedy mamy mnóstwo czasu na czytanie, tylko właśnie w pośpiechu, szczególnie jeżeli to są jakieś aplikacje mobilne. To wtedy właśnie ten pośpiech powoduje, że kwieciste wypowiedzi stają się bardzo, bardzo trudne do rozczytania. Zresztą sami wiecie, jak to jest przegrzebywać się przez sformułowania takie typowo na przykład prawnicze, kiedy staramy się po prostu jak najszybciej zorientować na stronie urzędu, który wniosek mamy wypełnić. To nie jest takie proste i w ramach kryterium 3.1 staramy się jak najbardziej upraszczać tekst, żeby wciąż był poprawny, estetyczny i tak dalej, natomiast żeby nie stanowił trudności dla osób, którym przetwarzanie tekstu sprawia już trudność. Z najprostszych rzeczy, które można zrobić, to właśnie zrezygnować z takich celowo udziwnionych czy trudnych słów i skrócić długość zdania. Niech zdania będą raczej pojedyncze niż wielokrotnie podrzędnie złożone. I to zwykle już wystarcza. Używajmy na przykład wypunktowań zamiast wielkich bloków tekstu pełnymi zdaniami. Dlatego też u mnie zauważyliście w całej prezentacji są w zasadzie same wypunktowania. To nie dlatego, że nie chce mi się tego napisać w formie pełnego eseju. Mogłabym. Tylko, że wy, patrząc tutaj tak jednym okiem na prezentację, drugim okiem za okno, próbując się jednocześnie skupić na tym, co ja mówię, nie jesteście w stanie efektywnie czytać dużych bloków tekstu. I nasz użytkownik też nie jest. Więc to warto zapamiętać. To jest bardzo ważne, bo pomaga zarówno osobom starszym, jak i niepełnosprawnym intelektualnie, jak i tym nam wszystkim w pośpiechu, jak i jeszcze częściowym analfabetom i dzieciom. Więc to kryterium 3.1 jest naprawdę kluczowe moim zdaniem, a bardzo, bardzo niedoceniane. No dobrze, potem mamy kryterium dużo prostsze w realizacji i takie, z którym się wszyscy zgodzą, czyli przewidywalność. Przewidywalność sprowadza się do tego, że wiemy, co się stanie, wiemy, czego się spodziewać. Jeżeli interfejs wygląda tak i nie inaczej, to wiemy, co się stanie, jak coś klikniemy. No powiedzmy, jeżeli ktoś z Was wchodzi na jakąś stronę, gdzie jest taki duży przycisk zaloguj na środku, no to wiecie, co się stanie, jak klikniecie ten przycisk mniej więcej. No, albo się zlogujecie, albo będzie krzyczeć, że złe hasło, bo te rzeczy się najczęściej dzieją. Jeżeli jesteście na stronie sklepu internetowego, jest przycisk kup, no to wiecie, że coś kupicie, że będzie transakcja. Okej? Okay? I chodzi o to, żeby wszędzie, nie tylko na takich banalnych stronach internetowych, jakie teraz dałam jako przykłady, było wiadomo, co się stanie, jak coś, czegoś dotknę. Tutaj na przykład ważna jest kwestia dobieranych ikon. Zróbcie sobie rachunek sumienia. Ile razy gdzieś w jakimś interfejsie, nie wiem, na przykład powiedzmy jakieś EPUE, ktokolwiek korzystał z ZUS-u online, EPUE, ten pewnie się natknął parę razy na różne ikony, na różnych etapach, bo to też ewoluowało, których nie do końca było wiadomo, co ona właściwie robi. Jak to zaznaczę albo jak coś kliknę, to co się właściwie stanie? I słuchajcie, jak nie wiemy, co się stanie, jak coś kliknę, no to większość z nas na wszelki wypadek tego nie kliknie, no bo trochę strach, a nuż coś stracimy. Chodzi o to, żeby właśnie takich sytuacji nie było. Szczególnie ważne w przypadku różnych interfejsów, gdzie istotny jest element pośpiechu, czyli gdzie może być ważny pośpiech? No w jakiejś aplikacji mobilnej, bo z aplikacji mobilnych się zwykle korzysta chodząc gdzieś na mieście w pośpiechu najczęściej. Może to być też ważne na przykład w jakichś systemach edukacyjnych. Powiedzmy, ktoś pisze, wypełnia jakiś quiz, jakiś egzamin online,
No i teraz nie jest pewien, co się stanie, jak kliknie jakąś ikonę. Nie wie, czy to mu się zapiszą wyniki i wyjdzie z testu, czy wyjdzie z testu, ale mu się nie zapiszą wyniki, czy w ogóle coś wybuchnie, czy co to robi. Więc na wszelki wypadek nie kliknie tego przycisku, tej ikony, jeżeli nie ma pewności, co to zrobi, bo za duże ryzyko. Chodzi o unikanie tego typu sytuacji właśnie. Dobra, i trzecia wytyczna w ramach zrozumiałości, czyli pomoc przy wprowadzaniu informacji. Pomoc przy wprowadzaniu informacji odnosi się w dużej mierze do formularzy. Formularzy, których jest mnóstwo w całym świecie cyfrowym, bo macie formularze logowania, formularze jakieś zgłoszeniowe, formularze do wprowadzania, nie wiem, danych adresowych, mnóstwo tego jest. I chodzi o to, będziecie mieli przykład za chwilkę, jak przejdziemy do tych przykładów, żeby to zrobić tak, żeby użytkownik wiedział, co gdzie wpisać. Bo napiszemy mu nazwę pola, numer telefonu, no fajnie, ale w jakim formacie wprowadzić numer telefonu? Przyznajcie się sami przed sobą, ile razy się zastanawialiście, czy jak jest napisane telefon, to należy wpisać po prostu te 9 cyfr komórki, czy może jeszcze to plus 48 na początku, czy może w nawiasie, czy co 3 cyfry dawać myślnik albo spację. No właśnie, użytkownik nad takimi rzeczami będzie się zastanawiał. A my nie chcemy, żeby on się nad tym zastanawiał, chcemy, żeby jak najszybciej i najsprawniej był w stanie to wykonać. Szczególnie, że wiecie, jeżeli jesteśmy po prostu takim użytkownikiem w miarę obeznanym, no to się zastanowimy, wpiszemy cokolwiek, zobaczymy, o, jest błąd, no to już wiem, że wpiszę to inne. Ale użytkownik z mniejszą wprawą w danej technologii, czy niepełnosprawny intelektualnie, może się naprawdę potężnie zaciąć na takim formularzu i nie być w stanie go odpowiednio skorygować bez naszej pomocy. I ostatnia rzecz to jest kategoria solidność, w której mamy tylko jedną wytyczną, a mianowicie kompatybilność. Wytyczna kompatybilności Was jako osoby no, nie aż tak techniczne zwykle, bo z tego co wiem, chyba większość z Was nie jest programistami. Kompatybilność aż tak Was nie dotyczy. Wy macie powiedzieć osobie wykonującej jakąś aplikację, serwis, materiały, że hej, ale sprawdźmy, najpierw, czy sposób, w jaki chcemy to zrobić, będzie kompatybilny z, no na przykład, jeszcze Windowsem 7, bo powiedzmy, nie każdy musi być już na Windowsie 10. Nie ma takiego obowiązku. Wiele ludzi w Polsce będzie jeszcze przez długi czas na Windowsach, na przykład 7, bo nie pobierają aktualizacji, nie obchodzi ich, że im się nie uaktualnia bezpieczeństwo i tak dalej. Po prostu mają, im jeszcze działa, więc chcą mieć. I tak samo jest z różnymi innymi technologiami. Ogólnie dobrą praktyką dostępności jest nie ganianie za najnowszą technologią. Jeżeli coś wyszło jako nowinka technologiczna, fajnie, możemy z tego skorzystać, ale sprawdźmy, czy to będzie też chodziło na przeglądarce internetowej z zeszłego roku albo na komputerze sprzed 5 lat, na telefonie sprzed 5 lat. Bo najgorszym, co można zrobić, to swego czasu był taki epizod w dziejach internetu, że modny był flash. Państwo na pewno pamiętacie, ja jeszcze pamiętam ten horror, że wiele stron było robionych we flashu, czyli wyglądały po prostu pięknie, wyglądały jak jakiś film niemalże, tyle tylko, że dostępność flasha była bardzo niska. Bardzo. Były sposoby na robienie dostępności flasha, ale wszystkie sprowadzały się do zrobienia alternatywnej drugiej wersji całej strony, czyli dosyć słabo. No i za tym flashem poszło bardzo wiele osób na początku, po czym się okazywało, że kurczę, dostępność tego jest żadna i trzeba przerabiać całe serwisy na nowo. Okay? Więc zwracam uwagę, nie latamy za nowinkami, a jeżeli zlecamy wykonanie jakiegoś systemu, bo może Państwo będą odpowiedzialni na przykład za dogadanie się z jakimiś programistami, w jakiej technologii coś jest do napisania, nowa strona dla instytucji czy coś takiego. No to wtedy powiedzcie, słuchajcie, tylko zróbcie w takiej technologii, żeby to działało też na, nie wiem, przeglądarce z zeszłego roku, na takim, a takim systemie operacyjnym, który już nie jest najnowszy. Okay? Jeżeli sami wybieracie na przykład, powiedzmy, dla swoich uczniów, dla swojego zespołu jakieś narzędzia,
czy to jest do współpracy grupowej, jakieś komunikatory, inne takie, quizy, współdzielenie dokumentów, to sprawdźcie, czy to jest dostępne na różnych komputerach, różnych i komputerach w sensie systemy operacyjne, przeglądarki, to trzeba sprawdzić, czy tylko na najnowszym, czy nie na najnowszym też da radę i tak dalej. Szczególnie ważny w przypadku materiałów edukacyjnych i edukacji, bo naprawdę ciężko wymagać, żeby absolutnie wszystkim działał ten sam jeden, jedyny najnowszy system operacyjny. To jest ważne. No dobra, słuchajcie. Doszliśmy teraz do części o potencjalnych błędach, które najczęściej się pojawiają. I teraz tak, z tym najczęściej to jest tak, że no, nie ma w internecie takiego jednoznacznego rankingu najczęstszych błędów, więc to są najczęściej subiektywnie przeze mnie widziane błędy dostępności i powiem Wam, że są one stale najczęstsze od dobrych 5 lat, o ile nie więcej. Więc raczej coś jest na rzeczy. I sobie spróbujemy je po kolei przejść. Tutaj będą już zdjęcia, obrazki i dużo praktycznej wiedzy. No więc spójrzcie. Najczęstsze błędy. Niski kontrast między tekstem a tłem. Nieczytelna architektura informacji, pamiętacie? Architektura informacji, czyli ten taki logiczny układ całego systemu, całej strony internetowej, całej aplikacji mobilnej. Za małe elementy interfejsu, to w szczególności ważne w przypadku interfejsów mobilnych. Za małe przyciski, ikony, nie da się kliknąć, nie da się trafić. Też oczywiście ważne w przypadku interfejsów fizycznych, takich, wiecie, na przykład pilot do telewizora. Dalej, skomplikowany język, czyli właśnie ta wytyczna dotycząca zrozumiałości. I szczególnie ważna dla częściowych analfabetów, osób starszych, niepełnosprawnych intelektualnie, osób w pośpiechu. Potem obsługa błędów i formularzy, czyli to ta pomoc we wprowadzaniu informacji i tłumaczenie, co poszło nie tak, jak już popełni się jakiś błąd. To są bardzo ważne rzeczy, bo decydują, to są takie te błędy i formularze, to jest taki moment kryzysowy dla użytkownika, bo jeżeli coś tam pójdzie nie tak, to frustracja jest podwójna. Dobrze? I ostatnia rzecz, alt teksty, czyli jakie są dobre, jakie są złe, gdzie je dajemy, a gdzie niekoniecznie. No i po kolei. Niski kontrast. Według WCAG w jednym z punktów jest napisane explicite, że kontrast pomiędzy tekstem a tłem musi wynosić przynajmniej 4,5, żeby spełniać poziom AA w WCAG-u. Okay? To jest minimalny kontrast, który w ogóle powinien gdziekolwiek występować w internecie. Realia są, jakie są i najczęściej kontrast w internecie i w wielu aplikacjach jest mniejszy, co jest o tyle skandaliczne, że tak jak małą czcionkę można z łatwością powiększyć, bo są aplikacje do tego zarówno w systemie operacyjnym, jak i w przeglądarce. Są opcje, żeby powiększyć czcionkę. Naprawdę, to się da zrobić. Obecnie już się nie stosuje na stronach internetowych tych trzech literek. Jest takie małe A, większe A, największe A, żeby powiększyć tekst na stronie. To już jest przestarzałe. Wiecie, jak chcecie to robić, to możecie sobie jeszcze robić, to nikomu nie szkodzi, ale obecnie się zupełnie inaczej powiększa czcionkę w przeglądarce, robi się skrót klawiszowy Ctrl i plus albo Ctrl i rolka, się zwiększa cały obraz, są lepsze sposoby. Więc zmiana rozmiaru czcionki to nie jest żaden problem, ale kontrastu nie można tak fajnie i łatwo zmienić niestety. To jest często trudniejsze i wymaga troszeczkę głębszej ingerencji danej wtyczki czy aplikacji w to, co mamy w przeglądarce. Dlatego zapewnienie co najmniej kontrastu na poziomie 4,5, to nie są procenty, to jest po prostu 4,5 wartość liczbowa, jest bardzo ważne. A teraz Wam pokażę, co to znaczy dobry i zły kontrast. I zaraz zobaczycie, ile to wynosi to 4,5. Spójrzcie, lewy górny róg. Bardzo wysoki kontrast, zgodny z WCAG. Prawy górny róg, też bardzo ekstremalnie wysoki kontrast, zgodny z WCAG. Ale te dwa na dole już są znacznie mniejszym kontrastem.
Jeżeli nie macie takiego automatycznego wyczucia, czym jest ten kontrast, to mogę Wam powiedzieć tak. Wyobraźcie sobie, że musicie coś wydrukować na czarno-białej drukarce. Jeżeli po wydrukowaniu będzie wciąż bardzo czytelne, to znaczy, że kontrast był prawdopodobnie dobry. Jeżeli będzie się wszystko rozmazywało ze sobą i będziecie mieli po prostu szary na szarym, no to to znaczy, że kontrast był zły. Ok, to jest taki fajny, szybki sposób, żeby sobie zwizualizować, czy kontrast może być dobry, czy nie. Bo tutaj nie chodzi tylko o połączenie koloru czerwonego z zielonym, którego nie widzą daltoniści. O to też oczywiście chodzi, bo czerwony z zielonym po wydrukowaniu na drukarce wychodzi szary na szarym. Ale jest dużo więcej par kolorystycznych niż czerwony i zielony, które są kłopotliwe. Na przykład czerwony w połączeniu z czarnym jest bardzo kłopotliwą parą kolorów. A jak często widujemy czarne tło i czerwone literki? No bardzo często, choćby na przykład na autobusach komunikacji miejskiej albo okienka te, numerki nad okienkami na poczcie. Też czerwone cyferki na czarnym tle. I to jest wszystko niski kontrast, kochani. Więc dlatego warto liczyć współczynniki kontrastu. O, pojawia się... A właśnie, już pokazuję. Skala dotyczy kontrastu tekstu do tła. Jeżeli macie u mnie tekst, na przykład na tym tytule, w jednym kolorze, a tło w innym kolorze, to stosunek koloru tekstu do koloru tła wyraża się tą magiczną liczbą. Dobra, to jest kontrast kolorystyczny. I teraz na tym slajdzie pokazuję Wam kilka screenshotów z aplikacji liczącej kontrast. A właściwie to jest taka malutka stronka internetowa, do której link też macie na samym końcu prezentacji. Jeżeli mamy białe tło i tutaj taki jakiś pastelowo-jasno-niebieski tekst. Widzicie w tym miejscu, czyli lewy górny obrazek i jego lewy dolny róg. Tutaj tak ten tekst wygląda na żywo. To jest tekst o bardzo, bardzo niskim kontraście. Oj, wynoszącym zaledwie 2,97. Jeżeli przechodząc do tego obrazka zaraz pod spodem, ale po prawej, troszeczkę zostawiliśmy białe tło, ale troszeczkę przyciemniliśmy niebieski, tak minimalnie i uczyniliśmy go mniej pastelowym, no to kontrast nam troszeczkę wzrósł. Wciąż jeszcze jest za mały. Przechodzimy do lewego dolnego rogu teraz. Tutaj mamy już wyraźnie bardziej ciemno-niebieski tekst, wciąż na białym tle. Przykład tego tekstu, widać, wydaje się jakoś taki bardziej widoczny i rzeczywiście to już przechodzi, ledwo bo ledwo, ale przechodzi minimum kontrastu zdefiniowany przez WCAG. I na samym dole prawy dolny róg i tam jest ilustracja, w której wciąż białe tło i taki już wyraźnie niebieski, niepastelowy tekst, to już ma bardzo wysoki, przyzwoity kontrast, w pełni akceptowalny. I chodzi o to, żebyście wy zawsze dążyli do tych dwóch obrazów na dole, a nie pozostawali w tych u góry. Ja wiem, że to się czasem wydaje, że no ale moja wizja artystyczna i tak dalej. Natomiast zauważcie, że można śmiało, naprawdę jest tutaj dużo zmiennych do manipulowania. Jeżeli chcecie mieć pastelowe niebieskie, to przejdźcie z górnego obrazu do tego dolnego. Wciąż jest to trochę pastelowe. Wiem, że to może wymagać zmiany niektórych innych kolorów w palecie, na przykład zastosowanej na stronie internetowej, wiem, ale ten kontrast jest naprawdę kluczowy. I jak widzicie, bardzo łatwo się go zmienia. To jest kwestia zmiany kilku tonów często i można uratować cały serwis. A kontrast jest naprawdę kluczową sprawą, więc to była pierwsza, najważniejsza chyba rzecz, bo na to jest najwięcej błędów, jak patrzę w internecie. Druga kwestia, nieczytelna architektura informacji. Tutaj narysowałam Wam takie dwie architektury informacji, czyli taki schemat, jak działa strona. No wyobraźcie sobie, patrząc na ten lewy schemat. Zaczynamy od strony startowej. Z niej można przejść do jednej, drugiej, trzeciej podstrony. Z pierwszej podstrony można przejść na jakieś dwie kolejne i tak dalej. Widzicie, jaki tu jest ciąg, skąd można przejść gdzie. Wszystko jest logiczne.
a spójrzcie na prawy schemat. No też mamy na początku niby stronę główną, ale z niej można przejść w kilka miejsc. Z jednego z tych miejsc, to tak w sumie, nie wiem, coś do niego już też dochodzi, skądś tam można wyjść. Tutaj nie ma strzałek, nie wiem, co się dzieje. Okay. Chodzi o ogólne poczucie zamieszania na stronie. Architektura informacji to jest naprawdę dosyć skomplikowana rzecz, bo to się projektuje na samym początku. Realnie architektura informacji ma swoje odzwierciedlenie na przykład w tym, jak wygląda menu Waszej strony internetowej, jak wygląda taki schemat przechodzenia między ekranami Waszej aplikacji. Okay? To jest taka rzecz bardzo charakterystyczna dla złożonych systemów typu strony internetowe, programy, aplikacje. Może nie jest to coś, co występuje jako problem, nie wiem, w quizie online, no bo to jest za proste, ale w większych właśnie takich systemach to jest typowy problem. Dobra? Więc staramy się, żeby zawsze wszystko było logiczne. Tutaj ja wiem, że takie zalecenie niech będzie logiczne, nie brzmi zbyt naukowo, ale WCAG naprawdę do tego się sprowadza, że to ma być logiczne. Nikt nie mówi, że z jednej strony można przejść co najwyżej na ileś innych. Nie, bo to nie ma znaczenia. Znaczenie ma, że żeby zawsze, jak się gdzieś chce przejść, żeby było wiadomo, dokąd idę, po co tam idę, czy mogę stamtąd wrócić i tak dalej. Architektura informacji jest bardzo intuicyjnym pojęciem, naprawdę. Artykuły naukowe o tym oczywiście istnieją, ale szczerze mówiąc są bardziej skomplikowane niż cała sprawa jest warta. Jeżeli nie jesteście w stanie sami ładnie rozrysować schematu działania Waszej aplikacji czy strony internetowej, to znaczy, że nikt nie będzie w stanie sprawnie przez nią przejść, po prostu. Następna sprawa, dużo prostsza, małe elementy interfejsu. Przykład jest dosyć ekstremalny tutaj. Przyjmuje się, że tak, to jest największy problem na aplikacjach mobilnych oczywiście i w ogóle w interfejsach dotykowych, czyli też na przykład powiedzmy jakiś taki, no na przykład automat do numerków gdzieś w urzędzie. Albo jakaś taka interaktywna mapa, interaktywna plansza gdzieś w muzeum. To też są interfejsy dotykowe. I wtedy najmniejszy element interfejsu, który coś robi, czyli najmniejsza ikonka, najmniejszy przycisk, powinien być przynajmniej rozmiaru opuszka naszego palca, mniej więcej. Okay? I w WCAG-u, co prawda nie na poziomie 2A, ale na poziomie 3A, jest zalecenie, żeby najmniejszy klikalny element miał, z tego co pamiętam, 44 na 44 piksele. Piksele CSS-owe. Okay? Więc jest rzeczywiście wskazanie, jaki jest najmniejszy sensowny element. Oczywiście no, to jest już poziom 3A, natomiast na tych niższych poziomach też staramy się, żeby te elementy były większe niż nam się początkowo wydaje, że wystarczą. Nie ma czegoś, dobrze, no jest coś takiego jak za duży element, to prawda, ale dużo częściej będziecie tworzyć niechcący za małe elementy niż za duże. Podpowiem też, że dosyć kluczowa jest wysokość jakichś przycisków, bo na szerokość łatwiej się steruje ręką. To znaczy możemy palcem lewo, prawo dosyć swobodnie przesuwać, a przesuwać palcem góra, dół jest troszeczkę trudniej, bo to wymaga ruchu jakby w inną stronę. I to jest nieco obarczone większym błędem, że tak to ujmę. Kolejna sprawa, skomplikowany język. Spójrzcie tutaj po prawej. Tekst wprawdzie po angielsku, ale mówi proszę wprowadzić PIN. I to jest nie najgorszy tekst, ponieważ jest krótki. Lepszy tekst byłby po prostu wprowadź PIN, bo jest jeszcze krótszy. Ogólnie, jeżeli mamy komunikaty, polecenia i tak dalej, takie rzeczy, które są kluczowe do obsługi interfejsu, a nie, że tylko do poczytania, staramy się je maksymalnie skrócić. Im krótsze, tym lepsze. I ja wiem, że czasem by się chciało dopisać, żeby było estetyczniej. Proszę wprowadzić, szanowny panie, coś tam, ale okazuje się, że im krótszy komunikat, tym skuteczniej go rozumiemy. Więc no, poprawność językową zachowujemy, ale staramy się minimalizować liczbę słów. Podobnie po lewej stronie macie dwa przykłady interfejsu. Po lewej jest ten zły, czyli dużo tekstu. Po prawej jest ten lepszy. Tekst, który wciąż przekazuje te same informacje, ale jest bardziej skąpy.
jest bardziej zminimalizowany, liczba elementów jest mniejsza. To jest bardzo ważne, słuchajcie, dla zrozumienia interfejsu. Nie ma nic gorszego niż natłok zbyt wielu informacji jednocześnie, ponieważ to potrafi użytkownika przytłoczyć i spowodować, że się zupełnie zagubi. Lepiej jest czasem nawet wydłużyć jakąś ścieżkę działania, żeby musiał przejść przez cztery, a nie trzy ekrany, ale żeby na każdym ekranie widział, co się dzieje bardzo jasno i czytelnie. Inna sprawa, że jest też taka zasada, że no kiedyś starano się nie wydłużać ścieżek, w sensie, żeby w ogóle jak najrzadziej przechodzić do kolejnego ekranu, ponieważ internet był wolny i nam się przeładowywało bardzo wolno, prawda? To było dlatego. A w tej chwili, ponieważ internet zwykle jest szybszy i tak niż był, to dodatkowe kliknięcie nie jest uważane za aż tak szkodliwe jak przeładowanie informacjami. No i mamy jedną z ostatnich rzeczy, czyli obsługę błędów i formularzy. Najpierw obsługa błędów, bo ona jest prostsza. Spójrzcie Państwo na te komunikaty. Założę się, że nie tylko ja je widziałam już w życiu, bo to są te Windowsowe. Moim ulubionym zawsze było catastrophic failure, którego przysięgam, że do dzisiaj nie wiem, co to dokładnie znaczy. Istotne jest, że jeżeli to ma być komunikat o błędzie, to powinien mówić, co się właściwie stało. Wiadomo, nie wytłumaczymy w szczegółach, co się stało, no bo nie każdy jest specjalistą od technologii i nie każdy zrozumie, co się stało. Ale powinniśmy, mówiąc o tym, że użytkownik popełnił błąd, dać mu jakąś sugestię, co robić dalej. Co nam mówi unknown error czy catastrophic failure? No nic. Znacznie lepiej byłoby powiedzieć, na przykład, serwis jest niedostępny, spróbuj połączyć się z nim później, bo wtedy użytkownik wie, co ma robić, ma poczekać. Co innego można osiągnąć, mówiąc, serwis jest niedostępny, nie ma dostępu do internetu. To wtedy użytkownik wie, o, to teraz muszę sprawdzić, czy mam internet. Jeżeli serwis jest planowo niedostępny, bo przeprowadzacie aktualizację, to napiszcie, serwis niedostępny, trwa aktualizacja serwisu. Albo coś takiego, żeby użytkownik nie tylko wiedział, co jest nie tak, no bo że serwis niedostępny, to chyba już zauważył, ale żeby wiedział, co i czy on coś może zrobić, żeby to naprawić. Żeby wiedział, czy ma siedzieć i odświeżać przeglądarkę, czy ma sprawdzić, czy mu, nie wiem, kot nie przegryzł kabla od internetu, czy ma po prostu sobie odejść i poczekać, bo u niego wszystko w porządku, a to wy aktualizujecie stronę internetową i dlatego jej nie ma. To jest bardzo ważne, żeby takie rzeczy rozróżniać. Podobnie na komórce, jak jest błąd, no to powiedzieć, jest błąd, ponieważ nie masz włączonego internetu, albo wyłączyłeś lokalizację, a ta aplikacja jej potrzebuje, albo cokolwiek innego. Bardzo ważne, dać użytkownikowi podpowiedź, co on może zrobić. Ops, a same formularze wyglądają tak. Po lewej mamy nie najgorszy formularz, po prawej mamy taki dosyć zły. Czym one się różnią? W obydwu wprowadzono błędny adres e-mail, tutaj na dole, ale w tym złym po prawej napisano, niektóre pola zawierają błędy. Czy to jest pomocne? No nie, bo trudno się szuka tych błędów teraz jako użytkownik. W lewym przykładzie z kolei jest wyraźnie zaznaczone. Błąd jest tu, jest nawet napisane. Błąd polega na tym, że jest zły adres e-mail. Proszę wprowadź taki o takim, a nie innym formacie i wtedy będzie dobrze. I przy formularzach to jest właśnie bardzo ważne, żeby w razie pojawienia się jakiegoś błędu mówić użytkownikowi, po pierwsze, gdzie dokładnie błąd jest, co ma poprawić. A po drugie, jak to poprawić? Bo samo stwierdzenie błędny numer telefonu albo zły format numeru telefonu, na przykład, naprawdę mi nie pomaga stwierdzić, czy problemem było, że napisałam tylko 9 cyfr komórki bez tego plus 48, czy to, że napisałam ze spacjami albo z myślnikami w środku. Okay? To bardzo ważne. No i oczywiście w formularzach dbamy o to, żeby było widoczne, które pola są obowiązkowe, na przykład zaznaczając gwiazdeczką albo pisząc, że obowiązkowe, żeby było wiadomo, który podpis należy do którego pola i tak dalej, i tak dalej. Ostatnia rzecz, na sam koniec, bo ważna, brak alt tekstów.
Słuchajcie, jakie byśmy tutaj dawali alt teksty do tego typu obrazków? Najpierw ten po prawej. No, to jest aparat słuchowy, więc alt tekst do obrazu z aparatem słuchowym, jaki by był? No, aparat słuchowy najprawdopodobniej. Chyba, że to jest jakiś konkretny model i to jest na przykład, nie wiem, strona z aparatami słuchowymi, no to wtedy można by napisać alt tekst, aparat słuchowy, jakiś tam model, coś tam. Też będzie ok. A jaki byśmy dali alt tekst do tej grafiki po lewej? No bo pamiętajcie, alt teksty, teksty alternatywne, przypisujemy nie tylko do zdjęć, ale do wszystkiego, co jest JPEG-iem, PNG-iem, jakimś obrazem, a ten obraz może zawierać przecież cokolwiek, w tym wykresy i schematy. No więc, jak byśmy dali alt tekst do lewego obrazu, czyli wykresu? Czy jest sens dawać alt tekst na kolor taki zaznaczono 30%, że banany, na taki, że 20%, co tutaj mamy, ananasy, na inny kolor, że pomarańcze i 13%. Nie, nie ma sensu aż tak szczegółowo mówić. Istotne jest przekazanie danych. To, czy to jest wykres kołowy czy słupkowy, nie ma znaczenia merytorycznie. To, w jakim kolorze są tła poszczególnych wycinków koła, też nie ma merytorycznie żadnego znaczenia, prawda? Ważne są liczby. Ważne, że banany 30%, ananasy 20%, pomarańcze 13% i tak dalej, i tak dalej. I właśnie te istotne dane będziemy przekazywać za pomocą alt tekstu, a niekoniecznie te wszystkie inne rzeczy typu kształt wykresu, kolor pól i tak dalej. Wydaje się, że no ale przecież to ograniczamy. Właśnie, dlaczego my nie piszemy, nie powinniśmy pisać tych wszystkich informacji o kolorze, o innych takich rzeczach? Słuchajcie, dlatego że jeżeli ktokolwiek widział, jak niewidomy obsługuje komputer, to zrozumie. Niewidomy nie słucha tych wszystkich alt tekstów i się w nich nie rozpływa godzinami. To jest jego narzędzie pracy i on tylko chce jak najszybciej się dowiedzieć, co jest na tym obrazku, a niekoniecznie słuchać, że no tu jest pomarańczowy, nie wiem, biało-bury kotek z białym krawacikiem i prążkowanym ogonkiem. To nie jest dla niego zwykle kluczowe. I są dwie szkoły. Jedna szkoła, ta wywodząca się z nurtów kultury, opisuje właśnie te wszystkie wizualne części, że tutaj że jest kołowy diagram, że taki kolorek, że siaki kolorek, że aparat słuchowy z gąbeczką w takim kształcie i tak dalej, i w takim kolorze, ale większość niewidomych woli prosto z mostu, żeby szybko i jasno przekazać im najważniejsze informacje, bo bardzo często ich zwyczajnie nie za bardzo obchodzą te kolory. Aż tak bardzo. To znaczy niewidomi zwykle rozumieją, czym są kolory, bo większa część niewidomych nie widzi od jakiegoś czasu, a nie od urodzenia, więc często jak najbardziej rozumieją kolory. Ale informacja o kolorze poszczególnych pól na wykresie nie jest dla nich zwykle aż tak istotna. Więc ja bym Wam polecała jednak skracać i minimalizować tą informację, niż opisywać bardzo, bardzo jakby wylewnie. Natomiast ostatnia rzecz, tak zwana zawartość stricte dekoracyjna, czyli w skrócie reklamy, jakieś banery, obrazki, które nie służą absolutnie niczemu, prócz temu, żeby było ładnie. Cała taka zawartość, no nie piszemy do tego alt tekstów jako takich, czyli nie będzie alt tekstu uśmiechnięta pani ze śnieżno-białymi zębami, trzymająca przed twarzą szczoteczkę do zębów. Okay? Nie będzie takiego alt tekstu. Natomiast warto zapamiętać, że to, że nie napiszemy czegoś takiego, nie znaczy, że nie zdefiniujemy alt tekstu, że jego nie będzie. Otóż on będzie, tylko będzie pusty. I teraz tak, co to znaczy pusty alt tekst? To znaczy alt tekst to jest taki jakiś jeden parametr, który trzeba dopisać do strony internetowej. Po prostu to jest kawalątek kodu, w którym jest napisane alt, równa się i w cudzysłowie napisane ten tekst, który ma się pojawić. To jest kawałek kodu. Więc to, że nie definiujemy alt tekstu, nie znaczy, że nie piszemy w kodzie tego alt równa się coś tam.
piszemy, ale nie piszemy żadnych słów w środku tego coś tam. Ja Państwu teraz na czacie coś napiszę, jak się definiuje alt tekst. Jak ktoś będzie chciał to bardziej zagłębić, to jutro na dyżurze zapraszam. O, napisałam Wam takie alt równa się i potem otwórz cudzysłów, zamknij cudzysłów i w tym cudzysłowie nic nie ma. I w ten sposób, za pomocą takiego magicznego kodu, się oznacza, że dana grafika jest tylko dekoracyjna i niczemu innemu poza tym nie służy. Dobra? I to jest ważne. Wy tego nie będziecie robić, no bo wy tego kodu nie wpisujecie na stronę internetową, prawda? Ale wy macie swojemu web deweloperowi powiedzieć, że a wszędzie tam, gdzie są grafiki takie tylko wizualne, żeby było ładnie, to masz wpisać takie coś. Alt równa się. Otwórz, zamknij cudzysłów. Bo dzięki temu, że to jest tak zdefiniowane, to niewidomi wiedzą, że aha, a to jest grafika, która tylko jest dekoracyjna i ja o niej nic nie muszę wiedzieć. I oni właśnie chcą mieć ten sygnał. To jest ważne. Jak ktoś ma więcej pytań, a jak podchodzimy do alt tekstów na stronach wielojęzycznych? Ach tak, to jest trudne. Teoretycznie... Są systemy, żeby były jakby, są systemy do robienia stron wielojęzycznych i wtedy każda wersja ma jakiś swój alt tekst i tak byłoby najlepiej, ale ponieważ to nie zawsze tak działa, więc w razie jak macie serwis, macie już jakiś serwis wielojęzyczny i nie macie pojęcia jak dorobić drugi zestaw alt tekstów, to wtedy trzeba wybrnąć w inny sposób, a mianowicie zamiast alt tekstu można zastosować coś innego. Czyli podpis, normalnie na stronie podpis i wtedy tak jak w pracy magisterskiej macie jakby podpis do każdego obrazka, nie? W związku z czym, jeżeli zwyczajnie w tekście strony polskiej pod zdjęciem będzie opis, że a tu jest ktoś tam robiący coś tam, nie wiem, minister otwiera jakiś nowy szpital czy cokolwiek, to wtedy to też, choć nie jest alt tekstem, ale daje znać niewidomemu, co się dzieje. I wtedy w stronie wielojęzycznej możecie opisy używać na każdej wersji językowej. Zdjęcia na fanpage'ach, czy też opisywać zdjęcia na fanpage'ach? To jest kolejne pytanie z czatu. No, wypadałoby. Tak, ja wiem, że na Facebooku beznadziejnie się wprowadza alt-teksty. Te autogenerowane alt-teksty na Facebooku są nic nie warte zwykle. Wypadałoby opisywać zdjęcia na fanpage'ach. Tak. Na Facebooku w ogóle jest to ciężkie pod względem dostępności, no bo w sumie tam istotne są kwestie wizualne, a nie merytoryczne często, więc na Facebooku ludzie często podpisują zdjęcie olbrzymim, strasznie długim, bardzo szczegółowym, opisującym wszystko alt tekstem. Licząc jakby na to, że skoro już niewidomy przegląda Facebooka, to dlatego, że chce znać tyle szczegółów. I powiem Wam, że dla mnie to jest troszkę kontrowersyjne. Ja bym nie opisywała zdjęcia na Facebooku długim alt tekstem, tylko też krótkim, no bo po prostu funkcjonalność widzę jako ważniejszą. Ale jeżeli jesteście na przykład instytucją kulturalną i uważacie, że kluczowe jest, żeby ktoś wiedział, jaki obraz przedstawiający co, jest w tym poście na Facebooku, no to możecie stosować długi alt tekst wtedy, tak. Czy zaznaczamy, jaki to jest rodzaj grafiki, czy zdjęcie, czy grafika, czy reprodukcja? Słuchajcie, to wy decydujecie. Jeżeli to jest ważne dla waszego przekazu, że to jest reprodukcja, a nie zdjęcie oryginału, na przykład wiszącego w innym muzeum, to zaznaczacie. Jeżeli po prostu dajecie jakiś obrazek, bo ładnie ma wyglądać, no to wtedy oczywiście, że nie zaznaczacie, bo po co, prawda? To wszystko zależy od tego, jaki jest Wasz cel. Ktoś mnie na innym szkoleniu, o, jesteśmy po czasie, już widzę, ktoś mnie na innym szkoleniu zapytał kiedyś, no a jeżeli mam opis wydarzenia i z jakiejś wystawy i są zdjęcia, to czy te zdjęcia mają mieć alt teksty, czy to są zdjęcia dekoracyjne? No i to zależy. Jeżeli najważniejszą częścią wystawy było to, że przyszedł jakiś celebryta i ją otworzył i jest zdjęcie celebryty przecinającego wstęgę, no to to jest część merytoryczna i trzeba dać dobry alt tekst do takiego zdjęcia, prawda? A jeżeli to są po prostu losowe zdjęcia z głów ludzi oglądających wystawę,
No to wtedy to jest zdjęcie tylko dekoracyjne i nie trzeba, i można dać pusty alt tekst, prawda? Więc to od Was zależy, gdzie będą alt teksty puste, co będzie treścią tylko dekoracyjną, a co jest treścią merytoryczną, godną własnego pełnego alt tekstu. Tak, więc to od Was zależy. O, ktoś, słuchajcie, na czacie ktoś z Was poleca fanpage Muzeum Śląskiego, który daje fajne opisy do zdjęć. Ja nie oglądałam fanpage'a Muzeum Śląskiego i chętnie obejrzę w sumie. No dobra, kochani. To ja skończyłam.